Chcę wam dziś powiedzieć na temat łaski i odpowiedzialności, związku łaski z odpowiedzialnością. W Kościele istnieją dwa nurty, takie zasadniczo rozdzielające się bardzo, a jakieś tam połączenia też troszkę takich tych nurtów, ale zasadniczo każdy z tych nurtów on prezentuje coś odrębnego. W temacie życia z Bogiem. Jeden nurt hiperłaski, to nurt, który tak naprawdę prezentuje pewnego rodzaju odgórny pogląd, mówiący o tym, że jeżeli jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i Duch Święty mieszka w nas, to jest w zasadzie temat skończony. Polega to na tym, że ten skończony temat, to wedle tych formuł hiperłaski polega na tym, że ten Duch Święty, który z nas sobie tam będzie pracował, działał i my w zasadzie możemy się troszkę spocząć na laurach, ponieważ On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I ta grupa hiperłaskawców, jak ja ich nazywam dla potrzeb roboczych, morderców namaszczenia, to jest duża grupa i dosyć prężnie działająca na świecie. A ona ma różne odnogi, ale generalnie jest to taki ruch mówiący o tym, że łaska Boża, ona to jest zgrupowanie wokół tej pierwszej definicji. Myślę, że łaska ma dwie definicje ze sobą spójne, aczkolwiek one są dwojakie. Czyli ona się grupuje wokół tej definicji, że to jest Boża niezasłużona przychylność. No i to rzeczywiście jest prawdą. A więc tak naprawdę ten czpień hiperłaski, to jest czysta prawda. To czysta prawda jest, nie? Tylko że przeżywanie tego to jest takie pasywne przeżywanie. Oni dużo mówią, dużo wspaniale określają rzeczy, wiecie o co chodzi. Natomiast oni jak gdyby zupełnie eliminują drugą definicję łaski. A druga definicja łaski brzmi, że to jest Boża zdolność w Tobie. Więc łaska to jest Boża niezasłużona przychylność dla człowieka i Boża zdolność w człowieku. To jest prywat. Drugi kanał mówi, jest jakby zgrupowany wokół tej drugiej, tej odnogi, przepraszam, pod tytułem Boża zdolność w człowieku. No i tutaj to jest ten grunt zakonny, gdzie się naciska na ludzi. Macie tak żyć, bo Bóg jest w Tobie, to tak żyj, jest Bóg w Tobie, nie grzesz. No i koniec. I oni tutaj mówią, bo już nieważne, co dalej z tego wynika, ale generalnie to jest taki nie grzesz, bo Bóg jest w Tobie. Aha. Prawdą jest to, że oba te nurty nie są w stanie działać samodzielnie. To tak jak są dwa przewody, jest plus i minus, no i żaden z nich nie działa samodzielnie. Może być plus i minus. Rozumiecie? Musi być plus i minus, żeby po prostu był prąd. Inaczej nie będzie prądu. Musi być. To są dwa elementy, które ze sobą współpracują. To jest Boża niezasłużona przychylność i Boża zdolność w człowieku. Dlatego chcę mówić o pewnego rodzaju związku łaski z odpowiedzialnością. Bo człowiek, który nie rozumie tego, to jest człowiek, który jest jak piłeczka, taka w fliperze odbijana od łapki do łapki. Raz w jeden kanał, raz w drugi kanał. Rozumiecie? Normalnie droga chrześcijanina jest prosta. To prosta droga.
Droga Boża jest prosta. Ona jest wąska i pod kurkiem. Ale prosta. Rozumiecie? Zwiedzenie mówi o tym, że to jest droga szeroka, płaska i z wieloma zakrętami. Nie. Boża droga nie ma zakrętów. Boża droga jest prosta. Jak ja się przyglądam wypowiedziom Jezusa, kurczę, ja rozumiem naprawdę, dlaczego Jego świat nie akceptuje. To za proste wszystko jest. Tak to tak, nie to nie. Co innego jest od złego? Takie wypowiedzi, wiecie o co chodzi. Kurczę, to tak, rozumiecie, to w ogóle psuje ludziom dobre samopoczucie generalnie. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Takie teksty w ogóle. To bardzo taka zero-jedynkowa postać. Z drugiej strony niesamowicie malownicza postać. Piękna postać, ale taka postać, która z uśmiechem staje przed człowiekiem i mówi: idziesz ze mną? Czy z diabłem? No jakby tutaj nie stawia człowiekowi innych przestrzeni, prawda? On mówi: idziesz ze mną na spacer, przecież z Lucyferem na spacer. Z kim ty na spacer idziesz? Panie, ja z kimś tam innym idę. No nie ma nikogo innego. Jestem ja i Lucyfer. Z kim idziesz na spacer? Rozumiesz? To tak, on ma taki Bóg. Ten Bóg to denerwujący Bóg jest. Ja to rozumiem w ogóle, tylko denerwujący Bóg jest. I on mnie też kiedyś bardzo denerwował. Jak już mnie po nawróceniu, to też mnie denerwował, tylko ja byłem za religijny, żeby mu o tym powiedzieć, bo ja byłem religijnym człowiekiem, nie powiedziałem, bo denerwuje mnie to. Ale mnie denerwował. Więc się w ogóle... A wymyśliłem sobie sposób, żeby omijać te różne rzeczy, bo przyjąłem tą teologię, że ta droga jest z zakrętami, to ja sobie tam powymyślałem, jak to poomijać różne tam historie. Natomiast ja dzisiaj, już doświadczywszy nieco głębiej Boga, ja rozumiem bardzo dobrze związek łaski z odpowiedzialnością. Ja rozumiem, że łaska to jest zarówno niezasłużona Boża przychylność, jak Boża zdolność we mnie i naprawdę potrafię to w sobie pogodzić. I to nawet nie tyle, że potrafię to pogodzić, co ja to świetnie rozumiem. Bo wy w ogóle wiecie, o co chodzi, że chodzi o zrozumienie. To są ludzie, którzy mówią: ja nie potrzebuję czegoś zrozumieć. Nie. Jak ty nie potrzebujesz czegoś zrozumieć, to jesteś głupi. Tak jest napisane: synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, wtedy zrozumiesz po raz drugi bojaźń pańską. Chrześcijanin, który uważa, że tu nie chodzi o zrozumienie różnych rzeczy, to jest w wielkim błędzie. Zawsze na początku jest działanie, które opiera się na uwierzeniu bez zrozumienia. Ale chodzenie w wierze wprowadzi nas do zrozumienia. Ja sobie w ogóle, przepraszam, nie wyobrażam całe życie chodzić z Bogiem i nie rozumieć, o co Jemu chodzi. Nie wiem. Ja nie znam takiego modelu chrześcijaństwa. Rozumiecie? Ja nie znam. Ja na początku mojej drogi, to ja nie wiedziałem, gdzie ja idę dokładnie, tak? Ale potem ja zacząłem się go pytać: proszę, dokąd my idziemy, Panie? Tak? A on, niesamowita sprawa, zaczął mi wyjaśniać. W ogóle tak mi zaczął dokładnie wyjaśniać. Na początku to nie, bo na początku to... A potem to nie, no zaraz ja wiem już dokąd idę. Rozumiem. Trybie, w ogóle wszystko pięknie. W ogóle wiecie, o co chodzi. W ogóle wiecie sobie, zdajcie sobie z tego sprawę, że od momentu naszego nowego narodzenia to my mamy autentyczny dostęp do tego, żeby być mędrcami. Naprawdę. Ja wiem, to wielu chrześcijanom się wydaje coś takiego dziwnego. Mogę być mędrcem. No, mogę być mędrcem. Nie musisz. Ale możesz. Zawsze możesz być mędrcem. I teraz tak. Ewangelia Jana 1,17 mówi tak: prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa.
Dokładnie jest napisane tak: zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. I to słowo nadany, to jest takie greckie słowo didomi i oznacza dać, używać, wyznaczać, przekazywać. Czyli widać, że prawo, które zostaje nadane przez Mojżesza, to jest coś, co jest w pewnym sensie dane z zewnątrz. To jest pewien kodeks. Rozumiecie? Kodeks. On zostaje dany, wypożyczony. On zostaje jak gdyby narzucony w jakimś sensie. A więc tutaj jest napisane, że zakon stał się przez Mojżesza, prawo stało się przez Mojżesza, zaś łaska stała się, i to słowo stała się, to jest zupełnie inne słowo. To jest słowo kinomai i oznacza urodzić się, zostać na stałe. A więc widać, że łaska bardzo różni się od prawa. Bardzo różni się. To jest bardzo duża różnica. Dlaczego ja mówię o tak oczywistej rzeczy? Dlatego, że masa chrześcijan, masa, codziennie jest atakowana przez przeciwnika prawem. Rozumiecie? Prawem jest atakowana. Powinieneś, należy. I to nie chodzi o to, że nie powinieneś i nie należy. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja dzisiaj spróbuję, uważam, że mi się to uda, zebrać te rzeczy do kupy. Bo słowo, żeby nie mordować ludzi, na przykład, tak? To jest bardzo prawidłowa rzecz. Żeby nie mordować, na przykład. Nie być ludobójcą, taka ekstremalna rzecz, tak? Tylko że zupełnie czymś innym jest informacja w moim duchu o tym, że ja nie jestem mordercą i nie morduję, a zupełnie inną rzeczą jest informacja zewnętrzna, że nie wolno mi mordować. To jest bardzo różna sprawa, a bardzo podobna. Rozumiecie? Informacja wewnątrz mnie, że nie jestem mordercą i że nie muszę mordować, powoduje, że we mnie nie powstaje, tak, przestrzeń, w której chciałbym kogoś zamordować. Nakaz zewnętrzny, aby nie mordować, w ogóle nie wzbudza we mnie tej przestrzeni. Tym się różni prawo od łaski. Rozumiecie? Tym się różni prawo od łaski. W łasce, tak, ja wiem, tak, że ja nie morduję. W prawie ja mam zabronione mordować. To jest wielka różnica. To wielka różnica jest. Mnie zawsze zastanawiała moja mama, która pracowała na odpowiedzialnych stanowiskach za komuny. Ona nigdy nic nie ukradła. Wszyscy kradli. Gdyby ktoś inny był na jej stanowisku, tam u niej ja nie wiem, kto ile powynosił, bo to trudno powiedzieć, wszyscy wszystko wynosili zawsze. W państwowych instytucjach wszyscy kradli. Znaczy to były jednostki, które nie kradły. Wiecie, kto nie kradł w państwowych instytucjach? Dwa rodzaje ludzi. Jedna to się bała, tak? Ale kraść było tak łatwo, że to trudno było się bać, o. Bo wszyscy kradli. Rozumiesz? Wręcz byłeś zachęcany, żeby kraść. No nie kradłeś, to kapowałeś, no. Albo kradniesz, albo jesteś kapuś, no. No trzeba kraść. Wszyscy kradną. Byle na swoim stanowisku i żeby się nie wpieprzać w czyjeś złodziejstwo. Albo też były jakieś jednostki, i do nich się zaliczała moja mama, które w środku miały jakiś wewnętrzny kodeks pod tytułem ja nie kradnę, bo ja jestem nauczona pracy i co ja wypracuję, to ja mam. No taka była. Nikt mi nic nie ukradła. Nie pamiętam, żeby coś przyniosła do domu kradzionego. Rozumiecie? Jakiś wewnętrzny kodeks był.
No, jest wielka różnica między tym, że nie jest się złodziejem i nie ma się przestrzeni złodziejstwa, a w tym, że ktoś ci mówi z zewnątrz, nie wolno ci kraść. Człowiek jest tak skonstruowany, że jak mu się powie, że czegoś nie wolno, to pierwsza rzecz, która się w nim pojawia, rozumiesz, to plan świadomy lub nie, bo to jest nieważne, jak to zrobić, jak uniknąć konsekwencji. Nie wiem, ilu z was nigdy nie złamało prawa, na przykład, ale oglądając jakieś filmy, czy też czytając książki, czy słuchając pewnych historii, pojawiła się w was myśl, jak będąc na miejscu tego przestępcy, byście uciekli i się schowali przed wymiarem sprawiedliwości, lub też w jaki sposób byście uniknęli tego, czego nie uniknął bohater. To łatwe jest. Wystarczy sobie lekko pofantazjować. Leciutko. Co tu zrobić? Jak się tak nie zrobił w życiu? W życiu tak mi, jak tam nie poszedł, jak tak nie odzywał, nie odezwał się, jak tego telefonu nie wziął. To powstaje w umysłach ludzi mechanicznie, czytając bajki nawet. Rozumiesz, o co chodzi? Czytasz o Jasiu i Małgosi i myślisz, no ja nie wiem, ja wziął latarkę po lasu. Nikt nie myśli o tym, że nie było latarek w tamtym czasie. Natomiast łaska od prawa różni się bardzo. Prawo, ono zostaje wypożyczone. Łaska, ona zradza się. Ona się zradza, kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Rozumiesz? To ty jesteś człowiekiem łaski. Ty jesteś tym człowiekiem. I to jest temat zamknięty. To prawo, jak gdyby ono w ogóle nie ma żadnego przełożenia. List do Rzymian 11:6 mówi tak, na zapieczętowanie tego tematu raz na zawsze. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Jeżeli coś jest z łaski, to uczynki nie mają w tym żadnej roli. Żadnej. Żadnej. No i oczywiście tego rodzaju wersety hiperłaskawcy biorą sobie i tworzą z nich doktryny ostateczne. Natomiast fakt właśnie taki jest. Łaska to nie są uczynki. Nie zasłużyliśmy sobie na niebo, nikt z nas. Nie zasłużyliśmy sobie na dobre traktowanie. Nie zasłużyliśmy sobie na dobre relacje. Rozumiecie? Nie zasłużyliśmy sobie. Mnie czasami wprawiają w takie rozbawienie chrześcijanie, którzy przychodzą i mówią, dlaczego jestem tak traktowany przez kogoś tam ze świata. Ja mówię, a dlaczego nie? Dlaczego? Jakim prawem on mnie tak traktuje? Ja mówię, nie wiem, no. Dlaczego chciałbyś? No bo ja jestem dobrym pracownikiem. Ja mówię, o, prawo. Jemu się wydaje, że on jest dobrym pracownikiem, to należy go dobrze traktować. Rozumiecie mentalność prawa w nas? A dlaczego ty uważasz, że ty masz prawo być pod prawem? Dlaczego? Kiedyś takie wygłoszę to na takie poselstwo na temat w ogóle tego, że jak cierpisz, jak ty cierpisz. Czemu ty się dziwisz wielokrotnie, że ty cierpisz? Rozumiesz, o co chodzi? Będąc w tym świecie, tak? Ja, przepraszam, ale ja się nie domagam żadnego sprawiedliwego traktowania nie przez ten świat. Wiecie, co ja w tym świecie robię? Ja ustanawiam standardy do mojego życia, ale w życiu bym nie przyszło do głowy, żeby kogoś ze świata zapytać, przepraszam bardzo, dlaczego mnie pan tak traktuje, przecież na to nie zasługuję. Coś ci powiem. W ogóle nie zasługujemy. To jest mentalność łaski. Mentalność łaski w ogóle odbiega od prawa. Ja w ogóle nie zasłużyłem na to, żebyście mnie w ogóle chcieli słuchać przez 15 sekund. Rozumiecie? W ogóle. Ja na wasz szacunek nie zasłużyłem jednym elementem mojego życia. Niczym. Ja cieszę się, jak ktoś do mnie mówi, Artur, dziękuję ci, co dla mnie zrobiłeś. Tylko ja traktuję to, wiecie, w jaki sposób? Kocham tego człowieka, rozumiesz? Więc nie reaguję inaczej, jak mówię, dziękuję po prostu. Rozumiesz?
i to wszystko, bo ja w ogóle wiem, że ja w ogóle nie zasługuję na tego człowieka. A cokolwiek on doświadczył dobrego z mojej strony, to tylko i wyłącznie jest powód taki, że ja jestem drożny kanał. W ogóle. Ja bardzo rozumiem łaski. Ja ani w ogóle nie narzekam, że ktoś mnie źle traktuje, ani też nie wymagam od kogoś, żeby mi dziękował za dobre traktowanie. W ogóle uczynki mnie nie interesują. W ogóle mnie nie interesują uczynki. Rozumiecie, o co chodzi? Moja, ani czyjeś. Ja tego nie liczę, nie ważę. Wiecie dlaczego? Bo Bóg tak nie robi. Ja miałem nieraz sytuację, że ludzie na przykład szli w służbę, a po jakimś czasie nie mieli zbudowanych fundamentów, po jakimś czasie on do mnie dzwoni: tyle służę Panu i dalej nie mam pieniędzy. Dlaczego? Ja mówię, bo kapię z tego. Dlatego. Jak to po kapie? A kto ci powiedział, że ty w ogóle będziesz miał takie coś, że ty pójdziesz głosić Ewangelię i pieniądze będziesz miał? Albo ja przeczytałem w Biblii taką rzecz, że wszystko będzie mi dane. No mówię, ale też przeczytałeś w Biblii, że będziesz miał prześladowanie, że nie będą chcieli zarażnąć jak barana, czy nie? Czy tego już nie przeczytałeś? To tamto jest ważniejsze niż to, bo nie wiem. Mówię, człowieku, dlaczego ty chcesz zapłaty za swoje czyny? Mówię, koronę w niebie dostaniesz. Chcesz? Czy nie chcesz? A pieniądze, ja mówię, z krzyża. Czy głosisz, czy nie głosisz? Masz z krzyża pieniądze. Przecież ty nie musisz głosić Ewangelii, żeby mieć pieniądze. Ty musisz wierzyć w wymianę krzyżową i zacząć stosować Boże zasady związane z finansami. Chyba to jest proste. Prościej nie można. To nie tak działa. Tu się nie zarabia. Rozumiesz? To nie jest czas prawa. To nie czas prawa. Ja często słyszę na przykład od kaznodziei takie: Bóg ci podziękuje. Ja nie wiem, czy ci podziękuję. Ja nie robię rzeczy, żeby Bóg podziękował. Ty. Ja nie głoszę Chrystusa, nie uzdrawiam, nie uwalniam, nie robię tego, żeby Bóg podziękował. Ja jestem, no, ja bym musiał być jakimś debilem skończonym, żeby Bóg, żeby, no, bo Bóg mi podziękuje. Ty. Bo ja jestem niespełniony. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, co mnie zrobił Bóg? Jezusa za mnie dał. On mnie podziękował 2000 lat temu na dzień dobry. On mi dał Jezusa i mnie zostawił z tym wszystkim, rozumiesz? On mi dał Jezusa i mnie z tym wszystkim zostawił. I mówi: teraz rób, co chcesz. Możesz głosić albo zarać frontem lutowany. Nie wiem, co chcesz. Co ci pasuje? Co ci pasuje? Rozumiesz? To w ogóle inny kaliber rzeczy. To łaska, 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 łaska. Nie dziękuję. Tak? Bo myślenie pod tytułem, że Bóg ci podziękuje, to jest system uczynkowy. Dlatego ja wam specjalnie to pokazuję, jak prawo wkrada się ciągle do chrześcijan. Non stop, non stop, non stop. Non stop się spodziewamy, że ktoś nas podziękuje albo coś innego. A jak zrobimy coś złego, to liczymy, że też na łeb spadnie. Cały czas. A jak nie będę tak robił, to mi minie błogosławieństwo. To mi coś się stanie. A jak będę tak robił, to coś dostanę od Pana, dostanę coś. Cały czas zakon, 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 ale zakon to został wypożyczony na chwilę. Rozumiesz? W leasing dostałeś zakon. Już się skończył leasing. A łaska to jest coś, co się zrodziło w tobie. To jest coś stałe, niezmienne. Ja w ogóle uważam, że łaska to jest mało zrozumiana rzecz. Cały czas ciągnie ludzi do prawa. Cały czas się spodziewają, że będą kochani na przykład za to, że kochają. To jest prawo. Jak się spodziewasz, że będziesz kochany, bo kochasz, to jesteś pod prawem. Prawo sobie załadowałeś do głowy. Albo że jak coś zrobisz dla kogoś, to ktoś będzie na ciebie patrzył w taki czy inny sposób. To prawo, 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 ciągle prawo dowali człowieku w drzwi, jak nie wiem. Każdego dnia. Ja też nawet trochę nie dziwię, że powstał ten nurt hiperłaski, bo oni uciekli od tego znowu, od tego kanału. Tylko poszli drugi kanał, to w ogóle coś innego zrobili, wiecie. Ale uciekli od tego kanału ciągłego prawa. A jak nie zrobię, to co się stanie? No, a jak zrobię, to co dostanę? Kurczę, człowieku, Żydem zostań, obrzezaj się, byś miał jasno. Tablice kamienne, człowieku i koniec. U Boga tak nie ma. Łaska to jest zupełnie inna rzecz. W łasce
Tak? Jakby ona jest zrodzona w nas. Zrodzona. Pierwszy list do Koryntian 15:10 mówi tak. Pierwszy list do Koryntian 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A z łaski Boga jestem. Co w łasce widzimy na początku? Głęboką świadomość tożsamości. W ogóle tu się do nas. A w łasce Boga jestem. Kim ja jestem? Ja jestem człowiekiem, który ma niezasłużoną przychylność i Bożą zdolność we mnie. O. Nie zasługuję, nie oczekuję, wiem, kim jestem, jestem z siebie dumny. Rozumiecie, o co chodzi? Mam Ducha Świętego i nie zawaham się go użyć. Rozumiesz? O, to jest tożsamość. Nie szukam poklasku. Nie boję się sądu. Człowiek łaski. Rozumiesz? Kocham nie dlatego, że muszę. Rozumiesz? Buduję nie dlatego, że trzeba. Jestem odważny nie dlatego, że lepiej być odważny niż się bać. Nie. Ja po prostu jestem. Jestem tym, czym jestem. Rozumiecie? On to rozumie, Paweł rozumie to. On rozumie, że to jest w pewnym sensie, on jest w pewnym sensie w ogóle suwerennym królestwem. Że tam nie ma, że dla niego nie ma, że go ktoś pogłaszcze, ani ktoś mu przywali. Paweł wie, kim jest. Rozumiecie? Śmieliśmy się tutaj, siedzimy w Wilce przy ognisku, dostaję informacje, że ktoś tam dostał objawienie od Pana, że ja Parkinsona dostanę. Bo już się tak trzęsę. Zobaczył parę razy, jak mnie tak Duch Święty dotknął, mówi, to są takie początki. No on już mówi, że ja Parkinsona dostanę. Rozumiesz, o co chodzi? I mówi, swoje serce tam musisz przerobić, poddać i mi tam wszystko pisze kardiolog. Co ja mam z sercem zrobić teraz? Jak go poddać, żeby Parkinsona nie dostał? Zobacz, co on mnie zrobił. On mnie poinformował, że ja dostanę Parkinsona, bo jestem jakiś. Teraz za karę dostanę Parkinsona. Co trzeba mieć w głowie? Tak? Napisałem mu, że mogę ci pomóc, no. Nie wiem, czy chcesz. No facet myśli, że można Parkinsona dostać, że zachodzisz po ziemi, pik Parkinson. Tak? Za to, że się ma krzywo tam w sercu. Człowieku. Urban, nie wiem, ile ma lat, 90? Tak? Jerzy, Jurek. Człowieku, nie ma Parkinsona. Tak? Ateista wywalony na wszystko, człowieku równo, człowieku szok. Ludzie mają trocinę w głowie. Trocinę. Ty musisz rozumieć głęboko, kim ty jesteś. Jesteś człowiekiem łaski. Prawo cię nie dotyczy. Prawo wewnętrzne i zewnętrzne. Rozumiesz? Prawem twoim jest łaska. Niezasłużona przychylność Boga dla ciebie. Niezasłużona. Nie wiem. Wytatuj to sobie. Niezasłużona. Przychylność. 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 Niezasłużona przychylność. Czy tam jest gdzieś jakieś miejsce, że istnieje, nie wiem, coś innego? To przychylny ci jest. Dlaczego? Dla niczego. Się nie zapracowuje, nie zarabia, nie dodaje, nie ułatwia się Bogu, nic tam się z Nim nie kręci, jakichś lodów na boku, coś zrobię, coś nie zrobię, będę taki, będę inny. Weź się uwolnij od tego. Bądź wolny. Niezasłużona przychylność i co? I Boża zdolność we mnie. Zobacz. Dlatego, Paweł mówi, dlatego więcej niż inni pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Łaska Boża to jest pracująca łaska.
Wiecie, do czego doprowadza świadomość człowieka, że jest człowiekiem łaski? Do tego, że wchodzi, tak, na obroty na poziomie 1 000 000 na sekundę. Wcześniej miał problem ze 100 obrotami na minutę. A teraz przyszła łaska i on może wejść na obroty 1 000 000 na sekundę. Oto jest Boża zdolność we mnie. Boża zdolność. Ty się kiedyś zastanawiałeś nad Bożą zdolnością? To jest postać, która z niczego tworzy coś. Z niczego. Z niczego. Tworzy coś. Ktoś mówi, mam za mało czasu, żeby to zrobić. To jest człowiek, który zaprzecza łasce. Bo on w ogóle nie miał czasu, jak tworzył czas. Rozumiesz? To jest nieprawda, że nie masz czasu, żeby coś zrobić. To jest prawda, że źle gospodarujesz tym czasem. To jest inny kaszel. Wkręciło cię. Rozumiesz, o co chodzi? Dałeś się wkręcić. Uwierzyłeś w to, że za mało masz czasu. Uwierzyłeś w to, że potrzebujesz coś, aby osiągnąć coś innego. Tak uwierzyłeś, tak masz. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Chrześcijanie, jak uwierzy, że nie ma na coś czasu, to człowieku nie ma bata. Według jego wiary musi być. Bo jesteśmy ludźmi wiary. Nie mam czasu, wierzę w to, nie mam zdolności, taki się urodziłem, nigdy nie byłem taki wygadany, nigdy nie byłem taki hop do przodu, nigdy nie byłem taki, nigdy nie byłem taki. Człowieku, ja nie byłem łysy. Ja wymyślałem. Cholerne, to wystarczy spojrzeć na naturalne rzeczy, to w ogóle wszystko się zmienia, okej? Zmieniają się rzeczy. Co mnie obchodzi, jaki ja byłem, skoro jest Boża zdolność we mnie? Łaska jest pracująca. Ja mam zdolność, a ludzie siedzą, tak? To jest właśnie ten kanał hiperłaskawców, siedzą. Pan sprawi. I koniec. Przecież nic nie powiesz. On już wyjął to wszystko, już Pan sprawi. Powiem Ci, kiedy Pan sprawi, jak ruszysz tyłek. Pan sprawi. A ja mam tak chciał. Rozumiesz? Miałem takiego wujka, już nie żyje. Się powiesił. On jak sobie popił, to mówił, ja to bym wolał, żeby mnie brzuch bolał. Że mnie panny całowały, a ja bym się rozwalał. O, takiego wujka. Tak wolał. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł jasno łączy w sobie te dwa elementy. Paweł rozumie, że ma Bożą przychylność. Jest niezależny od prawa. Nie ma czegoś takiego, że można Pawłowi, że można go zmanipulować. Nie można go też wystraszyć. Nie można go też załadować jakimś farmazonem, że coś dostanie, jak coś zrobi, albo coś mu się zabierze, jak czegoś nie zrobi. Paweł to wolny człowiek. Idąc dalej, Paweł ma głęboką świadomość, że łaska, która jest w nim, to nie jest byle co. On mówi, okej, mam teraz Twoją zdolność. Rozumiesz? Mam Twoją zdolność. Rozumiesz? Mam potężny silnik Ferrari w sobie. Mam taki silnik. To nie jest jakiś silnik, rozumiesz? Małego Fiata, to jest silnik Ferrari. Ja to rozumiem. Ja teraz mogę biec, a więc nie będę idiotą, nie będę chodził, skoro mogę biec. A więc będę biegł. Będę podnosił ciężary, których podnieść nie mogłem. Dotrę w miejsca, do których dotrzeć nie mogłem. Sięgnę po rzeczy, po które sięgnąć nie mogłem. Bo ja mam dzisiaj zdolność Boga w sobie. I teraz co będę robił? Ruszę się! Bóg nie robi czegoś za człowieka. Bóg robi coś przez człowieka. Bóg nie robi coś, tak? Aby człowiek, Bóg jakby Bogu nie zależy na czymś,
na tym, żeby człowiek zasłużył. Bóg bierze pod uwagę, że człowiek rozumie, że jest z Nim zjednoczony i teraz, tak, rozpoznawszy swoją tożsamość, tak, zaczyna kochać swoją tożsamość. My trzeba musimy pokochać Ferrari w nas. Pokochać. Rozumiecie? Ludzie łaski to ludzie pracy. Ludzie łaski to ludzie, którzy mają głęboką tożsamość zjednoczenia z Bogiem. Wiedzą, że na nic nie zasługują, a nic im na łeb nie spadnie, jak cokolwiek im złego się przydarzy, jeżeli chodzi o ich decyzje, czy coś w tym rodzaju. Jednocześnie to są ludzie świadomi tego, że mają zdolność Boga w sobie i postanawiają ją wykorzystać. Dlaczego? No jak dlaczego? No mam zdolność Boga. Co mam z tym zrobić? Co ja mam zrobić ze zdolnością Boga we mnie? No co? To się do niczego innego nie nadaje, jak do wykorzystania. Co to ma zrobić w tobie? Leżeć? No leżeć? To tak jak, kurczę, dostać $1,000,000 i z głodu zdychać. Bo się nie chce iść do banku. Jestem milionerem. Rozumiesz? Ale musisz iść do banku. Rozumiesz? Idź do banku po pieniądze. Nie, nie, nie. Ja jestem milionerem, to mi wystarczy. Poleżę. Skoro jestem milionerem, to miliony te mi się należą. Jak one ci się należą, człowieku? Jak ci się będą należeć te miliony? Przecież, człowieku, te miliony, one leżą w tym banku, ale trzeba ruszyć się, iść do tego banku po te miliony, bo inaczej zdechniesz z głodu. Nie będziecie stać na wodę mineralną i kajzerki. Do banku musisz iść. Ty nie mów, że jesteś milionerem. Ty z wyznaniem na ustach, że jesteś milionerem, idź do banku. Rusz się, rusz się. A ja czekam, aż mi moje milionerstwo podniesie. Jak cię podniesie? No musisz się ruszyć. A to jest takie naturalne. Jestem człowiekiem łaski, nie będę się poruszał w naturalnym. No pięknie, no człowieku, no powiedz Jezusowi, co zasuwał, aż sandały schodził człowieku do zerówki do końca. Powiedz Jemu, weź mu powiedz dzisiaj na modlitwie, powiedz Jezus, ty tam za dużo chodziłeś, ty będziesz leżeć więcej. A ty ciągle wstałeś, poszedłeś, Jezus, ty w ciele chodziłeś. To w ogóle nie, to jest naturalne było u ciebie, Jezus, ja nie wiem. Tak jak jesteś cielesny, Jezus, ty duchowy powinieneś być. Powinieneś się rozwalić tam pod tym Betlejem, na ciebie tak i dmuchać. Wszystkie demony by wychodziły, człowieku po całej Galilei byś dmuchał. Rozumiesz? Ale on nie dmuchał. Leżąc do góry kołami. Wiesz co on robił? Ruszył swój święty tyłek i poszedł, okej? Okay? Wiesz gdzie poszedł? Do ludzi. Poszedł. On poszedł. On wchodził na góry się modlić. Ludziom się nie chce modlić u siebie w kuchni. On na góry wchodzi. Na góry. A ludzie mają problem. Mówią, taki jestem rozedrgany, nie mogę iść do kuchni. Taki jestem cały w napięciu. Duchu Święty, przyjdź do mnie, tutaj gdzie siedzę. Przyjdź do mnie, Duchu Święty, zrób coś ze mną, żebym poszedł do kuchni i się do ciebie pomodlił. Nie mówiąc o służbie. Taki jestem zajęty, żeby służyć Bogu. Zajęty jesteś, żeby Bogu służyć? Zajęty jesteś? Masz Bożą zdolność w sobie. Zajęty jesteś? Zajęty? Czym ty jesteś zajęty? Czym zajęty jesteś? Jak ty jesteś zajęty? Tak? I to ci przeszkadza w służeniu Bogu. To zerwij z tym grzechem zajęcia. Nie wiem, co ty tam masz. Czym ty zajęty jesteś? Jak cię coś zajmuje i ty nie możesz realizować, tak? Realiów Bożej zdolności w tobie, to grzech jest jakiś. Jakiś grzech. Jakiś grzech. Ludzie mają coś, co im się w życiu robi i oni już, człowieku, rezygnują z Bożej zdolności, się kumulują. Wszystko się kumuluje wokół tego zjawiska, człowieku. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Co to w ogóle jest? No to mam nową pracę, mam żonę, mam dziecko, mam męża, dom zbudowałem, człowieku, coś tam innego zrobiłem, ja się już teraz tym zajmę. Tutaj, no uspokój się. Boża zdolność w tobie.
Tak? Boża zdolność w tobie. Sara się urodziła bardzo dobrze. Człowieku, przetarliśmy, proszę ciebie, i opieluchu do kościoła. Rozumiesz? Nie było czasu na depresję poporodową. Wiecie? Nie mieliśmy czasu na depresję poporodową. Jakoś czasu nam brakło. W ogóle nam czasu na depresję brakło w życiu. Mało czasu, żeby się kręcić wokół własnego pępka. Wiecie? Trochę mało czasu. Bo Boża zdolność jest we mnie. Boża zdolność jest we mnie. Boża zdolność. Więcej pracowałem, mówi Paweł. Rozumiecie, co to znaczy? Facet łapie, że ma niezasłużoną Bożą przychylność i że jest Boża zdolność w nim i co robi? Rusza do przodu jak przecinak, dlatego dzisiaj mamy 2/3 Nowego Testamentu napisanego jego ręką, w cudzysłowie, tak? Dlatego dzisiaj tak naprawdę jesteśmy, kim jesteśmy, bo święty Paweł postanowił się ruszyć. Wykorzystać ten potencjał. Rozumiecie? Dlatego jesteśmy, kim jesteśmy. Dlatego teologia Pawłowa wygrała. Tamci zsiedli się, rozumiesz, w Jerozolimie i siedzieli. Czasem myśli. Sobór se zrobili, rozumiesz, zapisy, co wolno, co nie wolno. Z krwią nie jemy, duszonego nie jemy, unikamy tego i tamtego, listy puścili, działamy. Co się stało ze zborem w Jerozolimie? Czy wy w ogóle pamiętacie? Pierwszy kościół, który powstaje, to kościół jerozolimski. Amen? Który pierwszy pada? Przypomnijcie. Jerozolimski. Pierwszy, który padł, to jerozolimski. Paweł, który był uważany za szajbusa przez kilkanaście lat, zbiera dla nich kasę później. Bo co puści jak bęben turecki, wszyscy im prześladują. Jest po Jerozolimie. Okej? Okay? Kocham Piotra, Jakuba i Jana bardzo. Ale cieszę się, że ich teologia nie wygrała. Bardzo się cieszę. Bym się musiał obrzezać. Dzisiaj. Rozumiesz? I kaszarki bym nie mógł jeść. Bym musiał pokutować się za każdym razem. Paweł rozumiał, czym to jest. Paweł się nie zsiadł. Paweł się w życiu nie zsiadł. Jego służba wynikała z tego, że on się nie zsiadł w życiu, w swoim sercu. Rozumiecie, o co chodzi? On się nie zsiadł. To nie chodzi o ruch fizyczny. Tu chodzi o ruch w sercu. O ruch w sercu. Przed internetem można zrobić taką robotę, że się w pale nie mieści. Rozumiecie? Przez internet. A się nie chce. Bo po co? Mam Bożą zdolność w sobie, co tam zrobię, nie wiem, coś. Skupię się na tym, żeby nie mieć depresji całe życie. To jest Boża zdolność. Dobrze, no nie jest dobrze mieć depresję, nikt nie lubi. A to się załatwia momentalnie, raz lecimy dalej, tak? Czy nie bawimy się z depresją. List do Filipian 2.12. List do Filipian 2.12. Czy to miłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Umiłowani moi, zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Greckie słowo użyte tutaj na określenie bojaźni to phobos, określające strach, szacunek i cześć dla władcy. Phobos, od tego są fobie różne. Lęki. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie wasze sprawujcie. Drżenie to słowo tromos, od tremo,
czyli mieć tremę. Znaczenie drżeć z napięcia, mają w dreszcze i chcieć uciec. Wiecie, czym jest trema? Tutaj jest napisane phobos i tremos. Tak się traktuje swoje zbawienie. Phobos i tremos. Ludzie, co to znaczy? Ja mówię, zaraz ci wyjaśnię, co to znaczy. Sprawować oznacza dokonać, zdobyć, ćwiczyć. Od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, to najpoważniej ze wszystkich rzeczy na świecie potrzebuję do swojego zbawienia. Od kiedy zrozumiałem, że jestem człowiekiem łaski, czyli niezasłużonej przychylności u Boga i zrozumiałem, że mam Bożą zdolność we mnie, to potrzebuję do tego spoważnić jako do bardzo poważnej sprawy. Rozumiecie? Te słowo phobos i tremos i tromos, one nie oznaczają, że my mamy bać się stracić zbawienie. Nie, bo my zbawienia nie możemy stracić. Ale my musimy w sobie wytworzyć taką przestrzeń, że jest to rzecz najważniejsza na świecie. I utrata choćby jednego mikroelementu, tak? To jest naprawdę grzech. To nie jest dobrze. Ja to ci powiem. Bóg jest miłością i mamy z Nim miłosną relację. I ja chcę się teraz odnieść do Twojej miłosnej relacji. Nie wiem, masz jakieś swoje standardy miłosne. Przeżywasz coś z kimś. Mówię o człowieku teraz. Przeżywasz coś z tym. Teraz patrz. Jesteś blisko z jakimś człowiekiem. Naprawdę blisko, na poziomie miłosnym. Kurczę, wiecie co? To czasami się tak w cudzysłowie na palcach chodzi, żeby dogodzić komuś, no, żeby nie stracić, żeby nie utracić czegoś, żeby w ogóle jakoś, rozumiesz, to się nie to, że się boisz tego człowieka. Nie boisz się, że on cię odrzuci, ale ty nie chcesz go skrzywdzić, nie chcesz go zranić. Rozumiesz? Malutkie dziecko, ci z was, które mieliście dzieci małe, to dziecko to jest taka, kurczę, jak się to dziecko przewija, to się tak dba o to, żeby tam było wszystko równo założone, żeby tam nie było żadnego odgniecenia, żadnego się pudruje, tym cudokremem się zmaruje, człowieku się, rozumiesz, to wszystko robi tak, żeby tam temu dziecku, bo dlaczego? Bo to jest delikatna istota, darzy się miłością i chcesz, żeby było jak najlepiej temu dziecku. Ukochanej osobie chce się jak najlepiej. Ma się tremę wręcz, aby niczego nie spieprzyć w tym. Ma się fobię wręcz, aby nie popsuć. Ja czasami się przyglądam na ludzi, oni tak, taka miłość ich jest, taka miłość, ścina. To nie mi. Jaka to jest miłość? No. Ja czasami słucham, jak się ludzie do siebie odzywają, rozumiem? Ja się też odzywałem tak do mojej żony, się musiałem opamiętać. Rozumiecie? To nie tak działa. Strzelić ścinę nam powiedzieć, to możesz sobie wygrać na prowadze do jakiegoś tam czegu menela. Wiesz, o co chodzi. Jak jest z kimś blisko miłośnie, tak? To w człowieku wszystko drży w pewnym sensie. Bo zna się wartość tego, cenę się zna. Nie dlatego, że to stracę. W małżeństwie nie dlatego dba się o relację, bo się straci coś. To tylko w ogóle wariat tak myśli, no. Tu chodzi, żeby ta druga osoba miała jak najlepiej. Kocha, kupiłem jej prezent, czy jej się będzie podobał. Czy to na pewno będzie to? Rozumiesz? Ja nie wchodzę mojej żonie kupić perfumy, pro ciebie wpadam, pro ciebie patrzę, które tam najtańsze, człowieku, te kosztują 3,50, rozumiesz, smak, nie wiem, pachną jak gówno, człowieku, ale są fajne, a prezent mam dla ciebie, dziękuj mi, całuję po nogach, bo ci przyniosłem, człowieku, nie wiem co, vans woman, wiesz, nie, chodzę, wącham, zastanawiam się, przeprowadzam w ogóle ten zapach przez mój umysł, jak to jest nowy zapach, czy to jej może pasować, czy to jest, nie wiem, do jej ubrań podobne, do jej naturalnego zapachu, nie wiem, chodzę, rozumiesz, o co chodzi, mam jakąś tremę, zastanawiam się nad tym, nie wchodzę, biorę byle czego. Tak?
Nie robię takich rzeczy. Jak już kupuję kwiat, to kupuję kwiat, co ma sens. Nie pójdę z grobu, nie ukradnę, czy jakiejś kali i nie przyniosę, że kwiat ci dałem, bo masz byle co kwiat. Nie! Bo ja nie ściemiam. Niech ten kwiat będzie wart czegoś. Rozumiesz, o co chodzi? Niech to ma sens. Niech to ma sens, niech to rozumiesz, niech to będzie ważne, a nie po prezent. Prezent sam w sobie nic nie znaczy. Jak nie ma tam bojaźni. Tam musi być ten element bojaźni. Bo element bojaźni jest związany z miłością. Bojaźń się tłumaczy jako najwyższą formę szacunku, połączoną z drżeniem przed utratą obecności. Rozumiesz? To nie jest lęk, że Bóg nie urwie coś. Tak? Nie. U nas w tym języku naszym polskim się wszystko tak samo nazywa, tak? Jeszcze w naszej kulturze, bój się Boga. Wszyscy Bogiem straszą. Diabłem nie straszą, Bogiem straszą, człowieku, rozumiesz? To jest w ogóle odwrotnie, wszystko jest wywalone do góry kołami w tym kraju. Ale tu tak jest napisane, z bojaźnią i z drżeniem, tak? Sozo wasze sprawujcie. Zbawienie jest wynikiem łaski. Ja szanuję łaskę. Ja nie boję się stracić łaski, bo ja nie stracę łaski. Ja nie stracę nieba, ja nie stracę Boga. Ale wiesz co? Ja bardzo kocham Boga. Jak On dał mi łaskę, swoją niezasłużoną przychylność i swoją zdolność włożył we mnie, to wiesz, co ja teraz zrobię ze względu na tą bojaźń? Wykorzystam to na maksa! Na maksa to wykorzystam! Na maksa! Ja mam coś takiego, że jak mi okażesz miłość, złożysz coś we mnie, twojego, wykorzystam to na maksa. O, rozumiesz mnie? Ja to spożytkuję. Nie wyrzucę tego jako rzecz taką, o, co mnie to obchodzi, wrzucam to w kąt. Nie. Są takie osoby tutaj w kościele, co piszą mi różne rzeczy. Ja je sobie składuję, mam je na biurku położone. Kartki, listy. Rozumiecie? Jak ktoś mi pisze jakiegoś SMS-a i tam coś mi takiego złoży z siebie, ja często długo trzymam tego SMS-a bardzo. Powracam do niego. Ten człowiek o tym nie wie, ale ja to wiem. Ja mam pewne drżenie w środku, bo został we mnie złożony jakiś element tego człowieka. A ludzie do swojego zbawienia podchodzą tak, ja jestem w szoku, naprawdę, jak ludzie podchodzą w ogóle do łaski. O, mam łaskę, wiesz. No, ale co to znaczy, masz łaskę? No, ale mogę leżeć, proszę Ciebie, do góry kołami, Bóg mnie kocha. No, Bóg wszystkich kocha. Rozumiesz, o co chodzi? W ten sposób myśląc. Tak? Jezus umarł za wszystkich, nawet za tych, co nie uwierzyli. Jak ktoś wejdzie w Chrystusa, Bóg go od razu kocha z automatu. Człowieku. To nie o to chodzi, to nie tak się żyje. Odpowiedzialność, przyjaciele, to jest obowiązek odpowiadania za swoje czyny. Obowiązek odpowiadania za swoje czyny. To jest przejęcie na siebie obowiązku odpowiadania za kogoś wielokrotnie. Odpowiedzialność to jest obowiązek wynagradzania wyrządzonych krzywd, na przykład. To jest odpowiedzialność. Chcę, żebyś zrozumiał, że jesteś odpowiedzialny, tak, za to, co stało się w twoim życiu. Weź to na siebie. Idziesz do nieba. Nic cię w ogóle nie zatrzyma. Duch Święty zamieszkał w tobie, jesteś z Nim zjednoczony. Weź odpowiedzialność za to. Wstań jutro rano.
jako człowiek, który ma odpowiedzialność za swoje zbawienie w 100%. Za dary duchowe, za moc, którą posiadasz, za możliwości, które posiadasz. Weź odpowiedzialność. Sprawuj swoje zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Nie dlatego, że ci Bóg coś zrobi. Nie dlatego, że stracisz coś. Nie. Ale dlatego, że jest to rzecz ważna. Ważna. Ja na przykład przyglądam się na ludzi i patrzę na ich podejście do rzeczy ważnych. Na przykład ludzie nie mają, powiedzmy, w świecie problemu, nie wiem, przyjaźni się dwóch facetów, na przykład. Oni się są przyjaźnie, rozumiem, mają zaufanie do siebie, przyjaźnie. Jeden zdradza żonę. I temu drugiemu to nie przeszkadza, że żonę zdradza. Oni się dalej przyjaźnią. On sobie nie zdaje sprawy, że skoro tamten zdradza żonę, to niedługo zdradzi też jego. Wiecie dlaczego? Bo zdrada to jest charakter. Byłem przestępcą. Złodzieje się ze sobą przyjaźnili. Przyjaźnili się złodzieje. Złodziej to jest charakter. Nie ma czegoś takiego, że złodziej nie okradnie złodzieja, bo się przyjaźni. Złodziej to jest charakter. A rozumiecie to? Wojny gangów w Warszawie zaczęły powstawać dlatego, że złodziej zaczął okradać złodzieja. Koledzy po fachu, będący przyjaciółmi, rozumiecie, zaczęli łupić jeden drugiego, dlatego powstały wojny. To proste, bo to jest charakter. Charakter. Rozumiecie? Charakter. Ja się przyglądam na ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za różne ważne rzeczy w swoim życiu. Ja się przyglądam, jakie mają podejście do małżeństwa. Rozumiesz? Mówię o miłosnej relacji, nie mówię do małżeństwa pod tytułem na zasadach w ogóle tego świata, czy w ogóle literalnych. Nie. Ja patrzę, jakie mają podejście do relacji miłosnych, do przyjaźni, do tego, co, za co się biorą w życiu. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to jest dla mnie świadectwem ich wartości. Ich wartości. Ja się nie przyglądam na to, przede wszystkim, jakimi darami człowiek operuje. Ja się przyglądam, jakie ma podejście na poziomie odpowiedzialności. Rozumiesz? Jak ktoś przychodzi do twojego domu, śmierdzą mu nogi i jemu nie zależy na tym, że wąchasz jego smród, nie pójdzie, nie umyje tych nóg, to na pewno ten człowiek nie jest odpowiedzialnym człowiekiem. A rozumiesz mnie? Na pewno nie. Bo on już w tej chwili nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś wdycha smród jego nóg. Jego to nie obchodzi. Co mnie to obchodzi? Przecież ja tutaj jestem taki ważny. Idź umyj nogi. Jesteś ważny, ale bądź odpowiedzialny. Bo inni ludzie też posiadają nozdrza. I możesz pokochać drugiego człowieka tym, że umyjesz nogi. Tak pokochaj go. Bo jeżeli ty nie potrafisz go pokochać umytymi nogami, a rozumiesz, to nieważne, na jakim urzędzie Bożym jesteś. Okej? Bądź odpowiedzialny. 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 Ludzie bawią się na przykład uczuciami jedni drugich. Chrześcijanie w kościele to myślę, że sobie mogą na takie rzeczy pozwolić. Zabawą uczuciami. Pochodził sobie z nią, czy ona ze z nim pochodziła, popatrzyli się na siebie, pro ciebie, rozkochali się w sobie, pro ciebie, a potem powiedział, nie, to jednak ty nie jesteś od Pana, ty nie jesteś od Pana. Po cholerę żeś to robił. To nie tak. To można inaczej. Inaczej można. Można inaczej. To nie na tym polega, żeby rozkochać w sobie drugiego człowieka, a to robisz, a potem powiedzieć, to nie jest od Pana, bo to okej. Okay. Tylko on się będzie leczył po tym parę miesięcy.
Nie bierz odpowiedzialności za to? Co to kurczę? To lotek? Uda się, nie uda? To nie tak działa. Bawmy się tak, tylko nie na poziomie uczuć, ok? Jest wiele różnych sposobów, żeby przyglądać się na rzeczy w sposób prawy, ok? A pierwszym z nich to jest głębokie życie z Bogiem. Głębokie życie z Bogiem. Bo inaczej to się rani. Ludzie, musimy być odpowiedzialni za swoje zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Zbawienie wasze sprawujcie. Z bojaźnią i z drżeniem. Ja tak sprawuję swoje zbawienie. Z bojaźnią i z drżeniem. Jak się wziąłem za służbę, to nigdy nie zrobiłem kroku do tyłu. Nigdy. Nigdy. Z pełną odpowiedzialnością to jestem w stanie powiedzieć. W czas i w nie w czas. Rozumiecie? W czas i w nie w czas. Zawsze. Mówię, idę do przodu. Idę do przodu. Nieraz się łzy lały. W cudzysłowie, krew się lała, wiesz, w środku, nie? Ale mówię, zaraz, za to się wziąłem. Ja się nie boję, że mnie Bóg tam zostawi. Nie, 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 nie. Ja się za coś wziąłem. Ja. Boży człowiek. I ja się nie cofnę z tego. Nie obchodzi mnie, czy ktoś mnie osądzi, czy też ktoś mnie poklepie. Ja sam się świetnie klepię i sam się świetnie osądzam. No to wiesz, o co chodzi. Jestem samowystarczalna jednostka. Ja się skarcę, tak? Ja się uraduję. Wszystko mam w sobie. Chcę się uradować, to sobie zjem pączka. Rozumiesz? Chcę się skarcić, tak? To uznam problem, tak? Przeklę diabła, tak? Idę dalej. Objawienie. Jana 1,6. Dwa wersety jeszcze wam pokażę. Objawienie Jana 1,6. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca. Jesteś kapłanem Boga, który jest Ojcem. To jest połączenie bardzo ważne. Ty nie jesteś kapłanem jakiegoś Boga, który jest daleki, tylko to jest status twój. Tak jakbyś był kierownikiem w firmie twojego taty. Rozumiesz? Kapłan Boga i Ojca. A teraz posłuchaj 4 Księgi Mojżeszowej 18:1. 4 Księga Mojżeszowa 18:1. Mówi tak. I rzekł Pan do Aarona, ty i twoi synowie oraz cała twoja rodzina będziecie ponosili odpowiedzialność za uchybienia przeciwko świątyni. Ty także wraz ze swoimi synami będziecie ponosili odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko waszemu kapłaństwu. Będziecie ponosili odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko kapłaństwu. Ludzie mówią, o, jakim sposobem? Ano takim. Jesteś kapłanem Boga. Kapłanem Boga. I masz odpowiedzialność za swoje kapłaństwo. Odpowiedzialność. Jesteś w łasce, a więc nie masz odpowiedzialności na zasadę takiej, że się boisz, że coś ci na łeb spadnie, ale rozumiesz wagę zagadnienia. Prezes najpotężniejszego konsorcjum finansowego na świecie. Rozumiesz? Bóg Ojciec ustanawia cię kierownikiem tego przedsięwzięcia, którym zajmuje się jego przedsiębiorstwo. Całego przedsięwzięcia. Jesteś kierownikiem. On jest dobry, bo to jest Ojciec.
To nie jest kwestia ucięcia premii, to nie jest kwestia wyrzucenia z pracy. Jesteś synem. Rozumiesz? Ale zdaj sobie sprawę, co na tobie ciąży. Jaka odpowiedzialność. Nie podchodź lajtowo. Cała ta religia podchodzi lajtowo. Cała religia. Co mi zależy? Wiecie, że każdy kompromis, to jest podejście lajtowe do rzeczy. Każdy kompromis, to jest lajtowe podejście. O, jestem pod, i to teraz, jestem pod łaską, Bóg mi nic nie... To nie chodzi, czy Bóg ci coś zrobi. Wchodząc w kompromis, tak? Z automatu otwierasz się na przestrzenie demoniczne. Demony przychodzą do twojego życia i osłabiają twoje życie. Osłabiając twoje życie, osłabiają królestwo. Rozumiesz, że osłabienie twojego życia to osłabienie królestwa? Osłabiając twoje życie, diabeł osłabia królestwo. Dlaczego człowiek powinien wychodzić ze swoich zaburzeń? Bo wtedy przestaje być, tak, cienkim ogniwem, które może zerwać diabeł. Królestwo nie zostanie osłabione przez niego. Ja mam odpowiedzialność za swoje życie, mam też odpowiedzialność za królestwo. Masz odpowiedzialność za swoje życie, weź odpowiedzialność za królestwo, jesteś częścią. Rozumiesz? To ważne wszystko jest. Wczoraj przychodzi Sara do pokoju i pyta się Agaty. Mówi to nie tak. Jak ona się zapytała? Jak to się nazywa ten, co Polskę tak kocha? Patriota. Mówi to nie tak. Jesteś patriotką? To Agata przyszła. No takie teksty. Agata mówi, nie wiem, chyba nie jestem patriotką. Ona mówi, ja tak myślałam o tym jakiś czas. Też nie jestem patriotką, mówi. Kocham Polskę. I tak siedzi, taki wywód, nie? Ale ja nie jestem patriotką, mówi. Życia za ten kraj bym nie oddał, mówi. Przemyślałam, przemyślenie, 11-latki, wiesz o co chodzi, nie? Przygląda się też, co się robi? Umysł człowieka, młodego człowieka, przygląda się, za co jest odpowiedzialna. Za jakie rzeczy, za kogo, gdzie to się rodzi w tym dziecku. Rozumiecie? Patrzy, za co nie jest, kim nie jest. Upewnia się, czy dobrze myśli. Ok? Król i kapłan, mający odpowiedzialność za swoje królowanie i kapłaństwo. Król i kapłan, mający odpowiedzialność. Nie patrzący, co inni powiedzą. Czy skarcą, czy przyklasną. Nie bojący się, że Bóg go skarci, czy też, że czegoś nie uzyska później od Boga. Człowiek świadomy swojego królowania i kapłaństwa. To człowiek odpowiedzialny za to. Za to, co ma. Nie jesteś odpowiedzialny za to, czego nie masz. Jak się zdecydowałem być duszpasterzem, tak? To się zdecydowałem być duszpasterzem. Jestem odpowiedzialny. Odpowiedzialny. Za to, co mówię, za to, jak postępuję. Jak zdecydowałem się czegoś uczyć, to jestem odpowiedzialny za swoje słowa. Kiedyś, jak jeszcze się do mnie odzywali pastorzy niektórzy w tym kraju, to oni mnie pytali, czy ty w ogóle wiesz, co ty mówisz? Ja mówię tak, jestem odpowiedzialny w 100% za to, co ja mówię. W 100%. Jestem to w stanie podeprzeć prawdami Bożymi, uargumentować doświadczeniem, w ogóle wszystko, co ci pasuje, wszystko. I tam, gdzie się spotkamy, to spotkamy się na poziomie subiektywnych przekonań. I tutaj już jak gdyby nie mam wpływu na to, bo ty masz prawo myśleć, że woda jest sucha, a piach jest mokry. Nie ma żadnego problemu, jesteś wolny jak dziś na zakręcie. To nie w tym sprawa. Rozumiesz? Ale ja ci uargumentuję moje przekonania i ja jestem odpowiedzialny za to, co ja głoszę. Jestem odpowiedzialny za to, czego nauczę. Z tymi z was, co pracowałem, czy też pracuję, słyszeliście ode mnie taką rzecz. Jeżeli będziesz postępował zgodnie z tym, co ci powiem, co
to moje słowa do wielu z was. Na pewno i często podawałem czas nawet. W takim i w takim okresie czasu wyjdziesz z tego i z tego, osiągniesz to, to i to. Jeżeli. Jak nie, to nie, ale jak będziesz, to nie ma bata. Mówię, jak nie, to przyjdź z reklamacją i pójdź do mnie, ale to ty mi powiedziałeś, to się to nie działa. Aha. Rozkładamy rzecz na część. Nie działa, bo co? Czy robisz tak? No oczywiście, zawsze jest tak, kiedy ktoś, chociaż nie wiem, czy były reklamacje, ale jakby, że zawsze jest tak w takich rozmowach nawet luźnych, że ktoś czegoś nie dociąga, nie bierze odpowiedzialności. Ale ja biorę odpowiedzialność. Mówię, to trzeba tak. Tak samo jak kogoś uczę, czy w sprawach fizycznych, czy diety, czy czegokolwiek, rozumiesz, ja biorę odpowiedzialność za to. Biorę odpowiedzialność, to mówię, rób to. Tak? Bardzo was o to proszę. Te słowo z bojaźnią i z drżeniem zbawienie wasze sprawujcie. Dla mnie jest mocnym słowem. Ono brzmi we mnie mocno. Rozumiecie? Nie boję się Boga, ale mam bojaźń Bożą. Amen. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję ci za dzisiejsze słowa. Ojcze, ja modlę się i dziękuję ci, że te słowa docierają do ludzkich umysłów, że one przenikają do ducha ludzi, że są łączone z wiarą, że wykonują pracę tam w duchu, że są transportowane z powrotem do ich umysłów jako słowa pełne wiary. Ojcze, ja modlę się, dziękuję ci za Kościół Mocy. Ja dziękuję ci, że ludzie tutaj są odpowiedzialni za swoje zbawienie, że rozumieją, kim są jako ludzie łaski, że wiedzą, co posiadają jako ludzie łaski, że są ludźmi, którzy biorą tą łaskę i zupełnie w 100% ją realizują w swoim życiu. Ojcze, dziękuję ci, że twoja moc, ona wynika z tych realizacji. Ojcze, ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdą demoniczną siłą kłamstwa i odsuwam od ludzi. Ja w imieniu Jezusa mówię, że ludzie w Kościele Mocy z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawują i będą sprawować. Amen. Amen.